Witajcie w kolejnym filmiku. Czas start. Poprzedni filmik strawiliśmy praktycznie cały na poszukiwania rynsztun schematów Mantikory. Poszukiwania zaprowadziły nas tutaj nad to jezioro. I tutaj wydaje mi się, że znajdziemy ostatnią już część. Więc teraz tak, oprócz tutaj, prawda, schematów Mantikory, można jeszcze kilka fajnych, ciekawych rzeczy znaleźć, więc łykamy sobie orkę. Co by nam się lepiej nurkowało? No tutaj jest ten pan pływający, popatrzcie, na wakacjach. Fajna wysepka. W ogóle bardzo mi się podoba to jezioro. Jest świetne. Zobaczymy, jak ten pan wygląda od... O, i popatrzcie, on od dołu też go widać. A my tymczasem się zanurzamy. To jezioro jest święte, a przynajmniej uznawane za święte, więc ludzie wrzucają tutaj, prawda, różne rzeczy, różne dary. Mamy tutaj ostatni list Mertena. Może uda nam się go przeczytać. Czyli, prawda, nasz Wiedźmin się nawrócił, a nasze, prawda, poszukiwania się skończyły. Poszukiwania oczywiście schematów, ale jeszcze stąd nie odchodzimy. Popatrzcie. Że mówię, ludzie uznali to jezioro za święte, więc wrzucali tutaj różne... że się tak wyraży, dary dla bogów, tylko tu też trzeba uważać. I szybciutko na powierzchnię. To był ostatni przystanek Mertena. I znowu nurkujemy. Jezioro jest dość głębokie. Na środku jest sobie ta wyspa. No, właściwie teraz opływamy. To już chyba tylko szakłaki znajdziemy. No, widzicie, z jednej strony jest głębokie, ale tutaj jest całkiem płytkie. No, mówię, nawet ta wyspa, bardzo fajne miejsce na biwak. Pod warunkiem oczywiście, że znajdzie się ktoś, to dajmy na to namiot, śpiwór, etc. Przeniesie jakoś tak, żeby on był suchy. Ale to przecież wszystko można zrobić. Zobaczcie, znowu już mamy pieniążki. I proszę. I szybciutko wypływamy na powierzchnię. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. O! I znowu pełne zanurzenie. Także jak najbardziej można sobie próbować to jezioro wyczyścić. Tak więc trochę zabraliśmy bandytom. Trochę, o jak mi się pikseluje tam ładnie. Trochę wyciągniemy stąd. Szakłak będzie, popatrzcie, jak tu jest głęboko. Tutaj to jest naprawdę. Ale też zdradliwie, nie chciałbym tutaj skakać, bo tutaj z tej strony jak najbardziej można. Myślę o skoku na główkę, prawda, z tej wyspy. I popatrzcie, jaka ona jest fajna. Akurat jest miejsce na ognisko, na zrobienie sobie ogniska. Tutaj jakiś mały namiocik, można sobie też rozbić. I jest fajnie. Tu jest płytko, w miarę płytko, że można by było na szybko przenieść. A tutaj możemy sobie... Tak jest. I myk. I teraz tak, zostały... O, tutaj z tej groty żeśmy korzystali. Tutaj było... Zdaje się z tymi wampirami. Ale też pewnie nie jestem. I teraz tak, mamy jeszcze znaczniczek. Pójdziemy sobie tam ten pytajniczek zrobić. Tutaj wam jeszcze pokażę. Posortujemy sobie. O ile tutaj rzeczy różnych zdobyliśmy. I popatrzcie. Jakieś złoto, jakieś srebro. Pieniądze już by się przydało wymienić, bo tu już ładnie mamy kasy w obcej walucie. Widzę tam jakiegoś jaszczura z przodu. Liczę na to, że on wyląduje. Skurczybyk chyba powoduje zatrucie. Nie, kochani, ja się nie dam stąd odejść. Skóra z błogona. Przyda się. Aha, czyli tu jest tylko jego gniazdo. Jeszcze... Gniazdo drakonidów. Powinienem je zniszczyć. I myk. Widzicie, takie ładne jezioro, a nad jeziorem sobie bestia. I myk, mamy. Dobra, co nam jeszcze zostało? Tajemnica Zaginionej Łyżki. Gdzie my jesteśmy? Tu będziemy robić to zadanko, proszę bardzo. Tu będziemy je rozwiązywać. Ja je może teraz wezmę. Turniej pięściarski. To jest właściwie poszukiwanie, przepraszam. Proszę bardzo. I wracamy na mapkę, popatrzcie. Tak jest. I teraz tak, tutaj uwaga na upiory, bo mogą być upierdliwe. Więc od razu sobie odpowiedni olej tutaj wrzucimy na mieczyk. Sejwika i lecimy. Słuchajcie, tajniki rzemiosła pewnego kucharza. Tylko, że tak, słuchajcie, ja tak wejdę troszeczkę może niestandardowo, to znaczy wejdę, zabiorę się troszkę niestandardowo do tego zadania, więc wybaczcie mi proszę. Bo ja chcę co? Ja chcę tam na górę wejść, tylko nie wiem, czy mi się uda. Właśnie tu. Tutaj pozostałości te... Tych po elfich jest multum. Popatrzcie, tutaj był jakiś most do pałacu. Także kultura, piękna elfia kultura została niestety przez człowieka zniszczona. Tutaj już bezpiecznie możemy sobie zeskoczyć. Bo my wchodzimy, kochani, do... Ja wiem, czy to można nazwać podziemiami. Chyba tak. Mamy oczywiście, była łyżka, no proszę, nawet upiorów nie ma. I będą tutaj... Słuchajcie, jeśli ktoś ma zacięcie kucharskie, proszę. Raki w sosie własnym. Ale my sobie jeszcze tutaj przeszukamy tą kuchnię tego mistrza. Popatrzcie, ile tutaj dóbr wszelakich. Niestety to już chyba byłoby na tyle. No i co teraz, kochani? Co teraz? Aha! Oto i upiór. Spóźniła się trochę. Ej! Mała. No i tak jak mówiłem, obiecałem wam upiora i był upiór. Tutaj próbowałem. Czekajcie, może schowam miecz. Próbowałem, oczywiście, że próbowałem. No, niech smakosz nam działa. I tyle było z moich prób. Tu się już raczej doskoczyć nie da. Może lepiej zawrócić. No właśnie. I to kochani byłoby tyle, jeśli chodzi o eksplorację. A my idziemy tu. Tak. Dobrze myślicie. Dobrze myślicie i dobrze czujecie. Dobrze myślicie i dobrze czujecie. Przywołamy jeszcze naszego rozmówcę. Dalej. Pojadę brzegiem. Co to? Nie chcę mi się z nimi zobaczyć. Ktoś tu ostatnio miał z nimi problemy. Jedziemy sobie na spokojnie. Tak jest, pamiętacie, oczywiście, że pamiętacie. No spokojnie, spokojnie, no. Przejedziemy. Tutaj była ta grota wilkołaków, tej pary wilkołaków. I co, paskudu? No gdzie ty tu jesteś? Cholera jasno. No i patrzcie. A tu się mi. I tu. I lecimy już. No, oj, zapomniałbym o naszym rozmówcy, kochany. No, chodź. Jedziesz z nami jak najbardziej, słońce. Jesteś wręcz nieodzowna w tym zadaniu. I zaraz patrzcie na ten, patrzcie na mapę, zaraz nam się powinien pojawić wykrzykniczek. Jak ja to mówię, za poniedługo. O, proszę. O, ten wykrzykniczek. Będziecie pamiętali. Folwark Basane. To jest najprawdopodobniej Duntyne. Wiarek Dulcnej. Faktoria kupiecka, a my jesteśmy tu. Posłuchajmy, co gnębi pustelniczkę. Daj mi wreszcie spokój. Czemu się na mnie uparłeś? Dlaczego mnie dręczysz? Siło nieczysta. Pustelniczkę Pinastri. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem Wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie, a potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. A ten odwar? Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, szosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z Siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, Siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? O oreny, albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Zgoda? W takim razie nie musisz mi płacić. Tobie ziemniaki przydadzą się bardziej. No, spróbujemy. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. O czym szepczą grzyby? Bierzemy zadanie. Kochani, ja wam tylko pokażę, gdzie jest ta piwnica. To musimy tak zejść sobie tędy. I popatrzcie, rzeczywiście Pinastri ma tutaj kosze, w których są ziemniaki. A my wracamy do śledztwa. Musimy dokładnie... Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Więcej ciem. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Wejdźmy do domu. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Flagelanci rzeczywiście był taki ruch bodajże religijny w Europie średniowiecznej. Dokładnie, oni się biczowali. Jest wspomniany w trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Mamy i Siwujkę. Siwujka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Te wrony tutaj. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Co my tu jeszcze mamy? Zatrzaśnięte okiennice. Muszę sprawdzić z drugiej strony, czy ślad prowadzi dalej. Kobieta się boi. Oho, patrzcie. Ślad krwi prowadzi od poduszki, ale tutaj się urywa, a medalion wibruje dalej. Potem odbiegł do lasu. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin. O właśnie, to będzie ciekawe. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpoczywać za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Każdy ma własny powód. Ja chcę odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Słuchajcie, dajmy pani trochę zarobić. Chciałbym popatrzeć, co sprzedajesz. Pani się skarży, że nie ma pieniążków. No zaraz to się zmieni. Co byśmy tu jeszcze potrzebowali? O, proszę. Calcium Equum. srebrny proszek. No, teraz myślę, że pani już... że pani już pieniążków nie zabraknie, a tymczasem... O, sprawdzimy jeszcze, może coś się uda wytworzyć. I popatrzcie, możemy białej mewy, skolko godno. Dobra. Barwniki petardy. Patrzcie, jedną petardę możemy zrobić. Substancje alchemiczne, zadania na razie nie. Substancje alchemiczne, okej, oleje. Drakonidom, przeklętym. Zrobimy eliksiry. Ta pełnia. Kasia mi sprzedała namiar na to, gdzie możemy dostać cienisty pył. Oleje, tak, dobrze. Brakuje tutaj, drakonidon, aha. Albedo, no to albedo sobie możemy już zrobić, żeby było. Jest. Przeklętym, co nam tu potrzeba? Rubedo, ok. Rubedo, tak, no to myk. Dobra. Czyli wystarczy nam te skóry, tutaj skóra, tu żołądek, kuroliszka. Odwary z ekimmy, brakuje nam tylko ekimmy, mutagenu oczywiście i te eliksiry tutaj sobie sprawdzimy. Tu w zasadzie mamy wszystko, tu w zasadzie, aha, Quibird. Zróbmy od razu. Popatrzcie, mutagany czerwone już sobie możemy wytwarzać, spokojnie, patrzcie. Nie? Owoce psianki. Myk. Już możemy robić, ile nam tylko dusza zapragnie. Znaczy no, przesadziłem trochę oczywiście z tym, ale barwniki. Czarny barwnik, czego nam tu brakuje. Migredo możemy sobie zrobić. Poza tym mamy już chyba wszystkie receptury barwników, ale dobrze, nie przyciągajmy. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi 2 ostatnie sztuki, starczy na 1 porcję. Może wtedy go zobaczysz. Nawet u mnie te grzyby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. Kochani, za chwilę. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Już za chwilę, kochani. Już za chwilę będziemy z nią rozmawiać. Dobra, spróbujmy tego. Te okulary będą troszeczkę dziwny efekt dawały, ale... Mamy. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi. No to chlub. Patrzcie, nawet na Wiedźmina działa nieźle. Zwaliło Geralta z nóg. Uwaga, teraz, zaraz, patrzcie jak medalion się trzęsie. Uwaga, uwaga. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Uwaga. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałem się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. O właśnie, teraz dowiemy się kilku ciekawych rzeczy. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem, muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Pan tutaj odwalił kawał dobrej roboty. To jest coś niesamowitego. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pokona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Słuchajcie, szczęka mi opadła totalnie. Pierwszy raz odkryłem to zadanie. Geralt, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Czekajcie, coś wam jeszcze pokażę, dobrze? Pokażę wam, że nie tylko... Niech cię lewiona chroni od kaca! Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. A to wie każdy. Ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w Wyzimie, kiedy polowaliśmy na gulę. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? W konia? No wiesz co? Nie potrzeba wam jakiej pieśni, rycerzu? Albo co? Kaceniamer. Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Czego tu się... Tak, kochani, możemy rozmawiać totalnie ze... możemy rozmawiać ze wszystkimi zwierzętami w polu widzenia. Spróbujemy z krówką. Niech cię lewiona chroni od kaca. Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem, zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem, to z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka. Wskakuj na siodło, wiedźminie. Gonimy ją. No niestety nie udało nam się porozmawiać z krową. Krówka mówiła w starszej mowie. Za nią. Może oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, jakim chcesz, żebym biegła. Czasami trudno mi cię zrozumieć. Też wolałbym, żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. No, trochę tak jak zając. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Widzę przeszkód. Nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Jedź. Czekajcie, muszę trochę odpuścić. A co ja robię twoim zdaniem? Pamiętacie, jak przed szturmem wspominałem o cmentarzu? Tam właśnie jedziemy. Skoro już tak szczerze rozmawiamy, chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki? Nie przypominam sobie. Jasne. Czy możemy tu zrobić sejna? Rozpłynął się w powietrzu. Oho. Uważaj, Geralt. Co to za przerośnięte koty? Radweczku! Świetnie. Z tymi kotami to możemy sobie pozwolić na nic, słuchajcie. No i tak nic nam nie zrobię. Ten nagrobek okrywa magiczna poświata. Musimy go sprawdzić. No, sprawdźmy, Płotka, sprawdźmy. Arcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Słuchajcie, przedłużymy to. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Geralt, to ta zmora. Na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, ale prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Posłuchajmy. Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem? Codziennie. Jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem, nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czekaj, ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. No właśnie. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale... zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał narowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu Łyska. Błagam. Wybacz mi. I słuchajcie, teraz będziemy mieli oczywiście dwa rozwiązania. Ja wybieram zawsze to łagodniejsze dla zmory, ale jeśli wybierzemy to mniej łagodne, tam jest fajny tekst. Ale... to nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam! Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi! Pani, daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego Łyska. Dziękuję. Czuję. To nie bywało. Czuję się teraz tak lekko. Piękne. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Niezłe te grzybki. Jeszcze trzymają. Zmory nie ma. Nie będzie cię już dłużej kręczyć. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej, szukamy następnego zlecenia? Jasne, ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Konie to bystre zwierzęta. I zakończyliśmy pięknie zleconko. Czyli co, kochani, niestety tutaj w tym miejscu się pożegnamy. Już troszeczkę przekroczyliśmy tutaj czas nagrywania. Więc ja tradycyjnie dziękuję wam za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie i subskrybujecie. Garść linków, fajnych linków znajdziecie w opisie pod opisem filmiku. A tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.